witam, jesteś na kanale Czas Weterynarza. Dzisiaj opowiem Wam ogólnie o żywieniu kotów. Koty są zwierzętami mięsożernymi, pochodzą z północnej Afryki i były przystosowane do tego, żeby polować na myszy. Dlatego koty lubią jeść sobie ciepłe rzeczy. Lubią, bo na przykład złapają takie sobie myszki, by myszy na przed nią bawić. I taki kot potrafił zjeść w ciągu dnia 7-8 myszek. Dlatego koty potrzebują jeść mięso. I nie ma możliwości, żeby kot był na karmie jakiejś wegetariańskiej, wegańskiej i w ten sposób. Psy teoretycznie mogą być, ale o tym kiedyś nagram inny filmik. Kota karmimy na dwa sposoby, albo karmą suchą, albo karmą mokrą. Z tym, że karma sucha musi zawierać dużo mięsa i najlepiej by było tak, że 50% dziennego zapotrzebowania na karmę to jest karma sucha i 50% to jest karma mokra, ponieważ koty są stricte zwierzętami mięsożernymi i one potrzebują po prostu jeść mięso. Oprócz tego możemy na przykład dawać podroby, na przykład wątróbkę, tylko maksymalna dawka wątróbki to jest 150 gram tygodniowo, ponieważ możemy kota zatruć witaminą A. Koty bardziej jedzą węchem, a nie smakiem, dlatego czasami jak przychodzi do gabinetu taki zasmarkany kot, to właściciele mówią, że on na przykład nie chce za bardzo jeść. Najlepiej kotu dawać podgrzane jedzenie, takie gdzieś około 20-40 stopni, ponieważ koty właśnie tak mówię, jedzą po prostu zapachem, a nie smakiem. Z tym, że koty odbierają smak umami, to jest taki mięsny smak, odbierają smak bardzo intensywnie jak słony, ale na przykład w ogóle słodkiego nie odczuwają. Jeśli na przykład ma się kota z problemami, z drogami moczowymi, i na przykład kota z cukrzycą, to koty muszą jeść karmę mokrą, ponieważ kot nie jest w stanie dostarczyć sobie tyle wody, ile potrzebuje. Standardowo każdy kot jedzący suchą karmę jest odwodniony. Nawet to odwodnienie wynosi do 8% i kot jakby nie czuje, że potrzebuje się więcej wody napić. Jeśli mamy kotkę po sterylizacji, musimy uważać na jej przyrost masy, ponieważ po sterylizacji spada im estrogen i w tym momencie kot myśli, że jest w ciąży i dlatego chce po prostu spożywać coraz więcej pokarmu i taki okres po prostu wynosi do 2 miesięcy, więc trzeba uważać, żeby z takiego chudego kotka po sterylizacji nie zrobiła się chodząca kulka, ale pamiętajmy, że to tylko trwa 2 miesiące, więc nie należy obawiać się sterylizacji. Koty nie mają amylazy w ślinie, czyli takiego enzymu, co trawi cukry, dlatego nie warto to kotom podawać ani żadnych owoców, ani żadnych kasz, ryży, makaronów, ponieważ one jakby nie wykorzystują tej energii, co jest tam zawarte. Pamiętajcie, koty tylko są zwierzętami mięsożernymi i najlepiej, żeby jadły tylko mięso. Jeśli kupujemy karmy słabej jakości, to tam jest strasznie dużo węglowodanów, które jakby kot nie jest w stanie ich wykorzystywać. Dlatego te węglowodany dostają się po prostu do krwi i w tym momencie kot jest naładowany energią, którą nie jest w stanie wykorzystać. I w tym momencie możemy stworzyć to, że kot będzie miał cukrzycę, ponieważ dochodzi wtedy w momencie do insulinooporności i mamy kota z cukrzycą na własne życzenie. Skrobia kotom jest w ogóle niepotrzebna, samą glukozę produkują z białka. Dlatego jeśli kot dostaje powyżej 40% skrobi, kot będzie miał jakieś biegunki, wzdęcia, wymioty. Kot zjada od 30 do 50 gramów karmy na jeden posiłek i potrafi nawet jeść 11 razy na dobę, więc najlepiej jakby kot miał suchą karmę nałożoną, ponieważ on czasami tam sobie podchodzi, coś tam sobie dziubnie i w tym momencie jakby ten poziom tej glukozy jakby jest utrzymywany we krwi cały czas. Kupujemy karmę mokrą, to tam należy z tyłu na opakowaniu przeczytać, że na przykład karma zawiera tam tyle i tyle białka. I musimy pamiętać o tym, żeby było minimum 7,5% białka w tej mokrej karmie. Te poniżej 7,5% białka w tej mokrej karmie to już są złe karmy i najlepiej po prostu ich nie kupować. U kotu warto suplementować taurynę. Jest to taki aminokwas, który prowadzi do tego, że jeśli u kotu występuje jego niedobór, w tym momencie kot choruje na kardiomiopatię rozstrzeniową. Tauryna znajduje się tylko w mięsie, nie ma jej natomiast w roślinach. Jedyną rośliną, w której ona występuje, to jest kaktus, ale koty niestety kaktusa nie będą jadły, dlatego koty muszą jeść mięso. Musimy suplementować argininę u kota, ponieważ z argininy powstanie ornityna. Ornityna jest to taki związek, który jest potrzebny do tego, że przekształca ona grupę hydroksyloaminową w mocznik, a ten następnie jest wydalany przez nerki. Jeśli będzie tej grupy hydroksyloaminowej za dużo, to w tym momencie dochodzi u kota do encefalopatii wątrobowej, kot przestaje jeść, dochodzi do uszkodzenia wątroby, a także kot może mieć zaburzenia nerwowe. Dlatego warto suplementować argininę.